A teraz w naszym programie będzie o nowej nawigacji, o propozycji firmy Navroad, która ma zupełnie nieznane do tej pory możliwości, ale jakże bardzo praktyczne. Mamy tutaj kilka nawigacji w samochodzie i chcemy Państwu opowiedzieć, dlaczego ta nawigacja może nas poprowadzić lepiej. Ja teraz będę jechał, a Panią poproszę o kilka zdań na temat tej nawigacji, bo Garmina znamy, te nawigacje, które są seryjnie w samochodach, znamy też, a tutaj mamy coś nowego. To jest nawigacja marki Navroad, model Duxo. Model ten charakteryzuje się tym, iż posiada w sobie gniazdo budowane karty SIM, dzięki czemu możemy uzyskać połączenie z serwerem automapy i uzyskiwać na bieżąco informacje o aktualnych utrudnieniach w ruchu. To jest system, który został przygotowany specjalnie dla użytkowników dróg w Polsce. Oferuje również możliwość otrzymywania aktywnej informacji o fotoradarach, o miejscach, gdzie są ustawione zwykle suszarki. Skąd nawigacja wie o tych korkach? Jest to system oferowany właśnie przez automapę, tak zwany system AM Traffic. Polega on na tym, że zbierane są na serwerze automapy informacje o poruszaniu się, o prędkościach, z jakimi poruszają się samochody na konkretnych odcinkach trasy. Dodatkowo pobierane są również informacje tak zwane historyczne, czyli przez określony czas na danych odcinkach samochody przeważnie poruszają się z taką prędkością. Pojawiają się tam utrudnienia w ruchu. Te dane również są nanoszone na mapę i prawidłowo przetwarzane przez system, co pozwala na ominięcie w efekcie przez kierowcę tych miejsc. W menu głównym mamy dostęp do różnego typu opcji, które są mniej lub bardziej przydatne w tym akurat modelu nawigacji. Mamy możliwość przeglądania zdjęć, mamy możliwość oglądania filmów na ekranie nawigacji, mamy możliwość słuchania muzyki, mamy również możliwość przeglądania stron internetowych po wcześniejszym połączeniu z internetem. Dodatkowo mamy do dyspozycji również dodatki, wśród których znajdziemy kalkulator, kalendarz, gry czy notatnik. Aha, o, widzimy, że w tej chwili skorygował nam informacje na bieżąco. Czyli mamy informację, że w tej chwili pojawił się korek dalszej części trasy, którą wcześniej zamierzaliśmy pojechać. Nawigacja planowała pojechać. I w tej chwili zostaliśmy przekierowani. I pojawiła się informacja o utrudnienia. Tak. No to już teraz zaczynam się zdecydowanie przekonywać do tego systemu. Czyli działa to rzeczywiście w trybie, że tak powiem, online. Tak. System się jak najbardziej przyjął. Jest dostępny już od kilkudziesięciu, bodajże dobrych miesięcy. Użytkownicy z całej Polski pytają o możliwość zakupu nawigacji z automapą, która umożliwiałaby im korzystanie z tego modułu, w związku z czym oceniamy, że jednak jest to duży sukces tego rozwiązania. Fajnie. No i tutaj akurat mamy taką sytuację, w której nawigacja Garmina pokazywała drogę w lewo, natomiast nasza nawigacja pokazywała drogę prosto. Właśnie ze względu na to, że po lewej stronie utworzył się korek. No właśnie. Natomiast w tej chwili, jadąc tu w lewo, ominiemy tamten korek. Ominiemy korek. No proszę Państwa, tym bardzo prostym przykładem przekonaliśmy się, jak teraz ominiemy korek, który może nie był długi, może trzeba było tam postać kilka minut. Garmin dopasował się już do sytuacji, rekalkulował trasę, natomiast wyraźnym sygnałem do zmiany toru jazdy był sygnał z automapy. Tak. No proszę Państwa, czekaliśmy jeżdżąc po Katowicach na to, żeby się przekonać. Ja się w tej chwili przekonałem, że rzeczywiście ominęliśmy korek niezwykle szybko, płynnie. No i okazuje się, że ten system
system działa. Już po pierwszej próbie można powiedzieć, że nowa nawigacja zrobiła wrażenie, ale oczywiście, aby mieć bardzo obiektywną, rzetelną ocenę, potrzeba trochę kilometrów, trzeba przejechać więcej. Obiecuję Państwu, że w magazynie Speed tych informacji będzie jeszcze na temat nawigacji na off-road sporo.